Witam Cię serdecznie i zapraszam do prostego ćwiczenia. Jedyny warunek jest taki, że trzeba je powtarzać regularnie i wielokrotnie. Bardzo często w naszym życiu jest tak, że my mamy pewien pomysł, ale mamy tyle lęków, tyle hamulców, tyle rzeczy nas powstrzymuje, że nagle uznajemy sami przed sobą, że nie wiemy z jakiego powodu, ale nie podjęliśmy próby zrealizowania tego. I to jest taki moment, że jak już wiesz, że tak masz, że chcesz dużo osiągnąć, to jest super, to być może potrzeba Ci jeszcze, żeby faktycznie zacząć działać, odwagi. I właśnie teraz zapraszam Cię do takiego ćwiczenia, w którym wspólnie napełnimy Cię odwagą o tym, dlaczego warto, dlaczego trzeba, dlaczego będziesz z siebie dumny kiedyś. Twoje spełnienie marzeń jest po drugiej stronie Twojego lęku. Dlatego tyle bardzo sławnych osób, takich jak Osho, na przykład, albo innych nauczycieli duchowych, bardzo dużo mówców motywacyjnych, bardzo dużo psychologów, psychoterapeutów, mówi o tym, że trzeba wydobyć w sobie tą wewnętrzną odwagę i dać sobie takie poczucie, że dam radę, bo ja jestem sam ze sobą, jestem za sobą, jestem w sobie, jestem swoim najlepszym przyjacielem i będę dawać sam sobie wsparcie. Napełniam się odwagą, napełniam się poczuciem, że sobie poradzę. Co by się nie wydarzyło w moim życiu, to ja sobie poradzę. Także zapraszam i w kilku krokach przeprowadzimy Cię teraz przez to, myślę, przyjemne, ale bardzo dobrze działające i naprawdę praktyczne ćwiczenie. Wdech i wydech. A teraz pozwól sobie poczuć. Tylko poczuj swoje wątpliwości. Pozwól sobie uwolnić od nich swoją głowę. Wdech i wydech. Uświadom sobie, że wszystkie pytania, na które masz znaleźć odpowiedzi, właśnie zaczynają pracować nad tym, żeby te najlepsze dla Ciebie odpowiedzi mogły do Ciebie dotrzeć. Wdech i wydech. Zleć część zadań Wszechświatowi. Powiedz, czym Wszechświat, siła wyższa, nazywaj jak chcesz, ma się w tej sytuacji zająć. Wdech i wydech. A teraz poczuj, jak w wyniku tych porządków, które zrobiłeś już w sobie, napełniasz się ufnością do siebie. Napełniasz się prawdziwym spokojem. Wdech i wydech. I poczuj teraz, jak bardzo w wyniku tych prostych rzeczy stałeś się pewny siebie w tej sytuacji, czyli odważny.
uświadom sobie, jak bardzo jesteś zdeterminowany, by osiągnąć zamierzony cel. Jak jesteś głęboko kreatywny, by w każdej sytuacji znaleźć rozwiązania. Wdech i wydech. Poczuj, jakbyś wręcz urósł sam w sobie. Poczuj, jakie to jest doskonałe odczucie, kiedy wypełnia cię odwaga. Wdech i wydech. Przybij sobie piąteczkę i działaj. Trzymam kciuki. Olga Stępińska. Pamiętaj, żeby zapisać ten film i puszczaj go sobie tak często, jak będziesz potrzebował kopniaka motywacyjnego. Z przyjemnością przeprowadzę cię przez to ćwiczenie tyle razy, ile będzie potrzeba.